Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hupink.pl. Wyciskanie hula to izolacja, bardzo prosta izolacja. Aby wyglądała ładnie, trzeba się stosować do kilku zasad, ale najpierw powiemy, na czym polega. Jedna ręka faktycznie trzyma hula, a druga tylko udaje. Wybierz, która ręka będzie dla Ciebie dominująca. Naprawdę to bez różnicy, która. Gdyby okroić ten ruch z magii, wyglądałby on tak. Po pierwsze, hula rusza się po osi. Wyobraź sobie, że przez środek hula przechodzi prosta jak drut lina. Kółko sunie po niej bez chybotania się na boki. To bardzo ważne, inaczej nie uzyskasz tej pięknej iluzji. Lina może być ustawiona pod dowolnym kątem, nie tylko pionowo lub poziomo. Po drugie, ręce symetrycznie. Kolejnym elementem składającym się na magię w tej izolacji jest symetryczne ustawienie rąk. Najprościej będzie to wytłumaczyć na przykładzie zegara. Załóżmy, że wyciskanie odbywa się od góry do dołu, czyli oś ruchu biegnie w ten sposób. Naszą pozycją zerową będzie ustawienie rąk w dole, godzina 12. Kiedy zaczynamy wyciskać hula do góry, ręce ustawiają się kolejno w godzinach 11:01, 10:02, 9:03 i tak aż do 6:00. Dokładnie to samo dzieje się, jeżeli wybierasz poruszanie się po osi poziomej. W tym wypadku najprościej jest zacząć od środka, czyli kiedy hula jest przed Tobą, a ręce ustawione są kolejno na godzinie 12 i 6. Wyciskając hula w lewo, ręce przechodzą przez pierwszą, piątą, drugą, czwartą i spotykają się na trzeciej. Pamiętaj, gdzie znajduje się środek, aby idąc w prawo, hula i ręce odbyły tę samą drogę. Podpowiedź. Jeżeli masz trudności z utrzymaniem kółka prosto, pomóż sobie podłogą. Usiądź na niej i suń po niej hula z boku na bok. Jak już oswoisz się z tym ruchem, wstań i spróbuj ponownie, teraz tylko wyobrażając sobie, że pod kółkiem znajduje się podłoga. Lepiej?